Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał, ale... Serdecznie dziękujemy siostrom z prowincji poznańskiej za nominację. W ramach realizacji naszego challenge'u wybrałyśmy dla Was takie oto słowo z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dla mnie te słowa są pełne nadziei. Mówią o tym, że Chrystus zmartwychwstały, ten, któremu zawierzyłam całe moje życie, jest Panem każdej sytuacji. Że wtedy, kiedy, tak jak apostołowie, będę przeżywać jakieś trudności, lęk, będę zamknięta, On może i chce stanąć pośrodku, w samym centrum tych wydarzeń i przynieść mi pokój. To wskazówka, żebym właśnie wtedy zapraszała Go do tego, co przeżywam i pozwoliła, by pomógł mi spojrzeć na tę sytuację tak jak On. A jak siostra odnosi te słowa do swojego życia? Jeśli chodzi o mnie, to po przeczytaniu tej perykopy na pierwszy plan wysuwa mi się postać Ducha Świętego. To On jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, Duchem Pocieszycielem, którego Chrystus posyła do nas, aby nas umacniał. Mówi: weźmijcie Ducha Świętego, albowiem sami z siebie nic nie możemy. Nadszedł czas na nominację. Jako pierwszą nominujemy siostrę Damianę Kijańską ze wspólnoty w Szczecinie. Oraz księdza Andrzeja Witka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie.